Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karl i zapraszam na kolejną część przygody w grze This War of Mine. Noc była spokojna. Jedyne co było słychać, że burczy w brzuchu wszystkim, więc ekipo, zbiegamy się tutaj. W naszym stałym miejscu zbiórki porannym. No i zobaczymy, co dziś się tutaj wydarzy. Kurczę, jak się fajnie wyspali. O, mięcho udało się gdzieś złapać, więc lecimy i po to. Może handlarz nas w końcu odwiedzi. No, tutaj trzeba przyznać, że zimą ceny się nieco komplikują. Tu słusznie Artur zauważył już dwa odcinki wcześniej, że nie opłaca się oczyszczać tego bimbru, tylko sprzedać się od razu taki, jaki jest, handlarzowi. I faktycznie okazuje się, że... Ej, Livia, nie chcesz jeść? Chodź, jeść. Ma to ręce i nogi. Tak, w momencie, gdy drożeją drobiazgi, to... Wygląda na to, że bardziej nam opłaca się sprzedawać te rzeczy nieprzetworzone. Dopóki drobiazgi były tanie, no to wtedy mogliśmy inwestować w te przetworzone bajery, no i to było korzystniejsze, czyli przed, powiedzmy, zimą, bo mniej więcej tak nam się ta cena tutaj zmieniła i to chyba jest zależne od zimy, no to przed zimą opłacało się oczyścić bimberek i sprzedawać czysty alkohol, podobnie jak opłacało się robić bandaże. Wraz z nadejściem zimy to już nie jest opłacalne. W dużym skrócie. A jakby ktoś chciał to mieć lepiej rozpisane i pokazane, co, jak wygląda, kosztuje, to Anonymous Creator, chyba nie pomyliłem nika, no to rozpisał to w komentarzu pod poprzednim filmem. Dokładnie co, ile jednostek kosztuje, jak to się zmienia zimą i co warto brać, czego niekoniecznie. Nasi słuchacze zgłaszają, że wojsko dopuszcza się aktów przemocy na cywilach. Rzecznik armii zaprzecza tym doniesieniom. To jak to w końcu jest? Słuchacze czy rzecznik armii? Powinniśmy ich go słuchać. Temperatury są bardzo niskie i... Wciąż. O! Mamusia? Idziemy. Wygląda jak mamusia. Ta cała historia tych lekarstw. Tak, i jedzenia. Mam coś dla was. Otwórzcie drzwi. Dzień dobry. Chcę wam podziękować. No proszę, czy już się dobrze czuję? Dziękuję ci za pomoc, czuję się znacznie lepiej. Nie chcę myśleć, co by się stało moim dzieciom, gdyby nie twoja pomoc. Nie mamy wiele, ale odłożyłam trochę kawy dla męża. Uwielbia ją, ale niestety od dawna nie ma go w domu. Bierze udział w walkach i nie wiadomo, kiedy wróci, więc może ty ją weźmiesz. Mogę ci dać 8 sztuk kawy. Znaczy, pamiętam, że w tej grze była taka... dziwna sytuacja, że jakbyśmy powiedzieli nie... to oni mogą powiedzieć na pod drzwiami, o, jeszcze będziesz tego żałować, nie? Na zasadzie, że no chyba chcą podziękować, że źle się czują z tym, że jak nie przejmiemy tego. Mam nadzieję, że będzie wam smaker. Dziękuję za pomoc. Cześć, dzieciaczki. Chcecie a nie, w sumie nie ma jak przenieść do domu, ale możecie się pobawić z bałwanem. Więc kawka. No pewnie jakby przeliczyć to, że dostała leki, dwie puszki jedzenia, to 8 sztuk kawy... Nie jest wielkim wynagrodzeniem, ale chodzi o coś więcej. To chyba wszystko, co się tu mogło wydarzyć na dziś, tak? Godzina 11:11. Więc co, pozostaje nam chyba napalić w piecu. Jak my to wyglądamy? Opału 7 sztuk. Toporek mamy całkiem naostrzone. Tak teraz się zastanawiam, bo powoli byśmy musieli skoczyć gdzieś, gdzie ten toporek będzie miał zastosowanie. Albo... na handelek, jak tu z wodą wygląda. O, my w ogóle wody nie mamy. O kurcze. To nie wygląda za dobrze. To nie wygląda za dobrze, ale mamy w piecu tak. 3 sztuki tu, 3 sztuki tu. Możemy porównać z poprzednimi dniami. 6 sztuk opału. Chyba więc opłaca się bardziej doładować jeden piec maksymalnie, niż kombinować tutaj. O. Teraz mnie naszło. Nie mamy wody, więc nie nastawimy warzyw. Jak z bimberkiem stoimy? 6 flaszek. To może skoczymy do wojskowych. Pohandlować trochę. Może skoczymy tam Ariko. Nie wiem, czy uda się powęszyć u nich. Chociaż nie chciałbym jej narażać. No, to też by była głupota, gdybyśmy mieli tutaj życie poświęcić. W momencie, gdy niczego nam tak naprawdę nie potrzeba. Dotrwać do końca zimy i z górki. Ale wygląda na to, że 2 piece po 3 grzeją gorzej niż 1 na 6. Tak, zakładając, że no ta sytuacja, ale niewielka różnica, bo tam przy 6 było 15 stopni chyba. Ale to też zakład... A nie, dobra,
Może jednak? A to chyba jednakowo. Dobra, to wpakuj tu. Z lata wpakuj w takim razie tu. Mamy bimberek. Nic więcej chyba nie wymyślimy. Liczę, że jak ten piec tak tutaj się dogrzeje, no to będzie wszystko. Możemy ruszać. Zaryzykujemy nawet koniec dnia. 18 stopni. Ach, kamień z serca. No dobra, co się tutaj wydarzyło? Albo jeszcze ten klub muzyczny na górze. Czy tamto porek by dał radę? No chyba pójdziemy na ten posterunek wojska. Co prawda zastanawia mnie, kogo tam wysłać. O kurczę, Ariki nie położyliśmy spać. A ona skrada się po cichu. Dałaby radę nawet zmęczona, ale... No to nie, Marko wyszedł. Reszta śpi w łóżku, nie ma co jej tu przemęczać. Zastanawiam się tylko, Arika. Kiedyś biegaliśmy w jakimś sezonie po tej bazie wojskowej, bo wiem, że tam idzie fajnie, to tak ominąć tych ludzi, wyciągnąć coś z niej, okraść tych wojskowych, ale może jednak lepiej by było, gdyby z nimi się jakoś dogadać właśnie przy handlu. Może chcą łopatę. Nie no, wiemy, że wojskowi to albo papierosy, ale papierosy są nam potrzebne, albo flaszeczka i to u nich idzie tam za wysoką cenę. Być może te całe przeliczniki, wskaźniki, co ile kosztuje, w przypadku wojskowych się zmieniają, tak, odczuwalnie. Więc chyba za wiele nie zrobimy tej nocy. Po prostu flacha w plecak i nawet nie kombinujemy tu. Szczególnie nie chciałbym na przykład z bronią iść na tę bazę. Nie ma co chyba ryzykować. Tu, bo wiem, że jakoś chyba można było na daszek wejść, albo tu wyminąć, że kolega czasem uciekał, przepraszam. O właśnie, kolega czasem uciekał, wtedy szybko się wbijało tu, okraść tę szafkę. To dałoby radę, gdyby mieć wytrychy. Tutaj też gdzieś coś biegaliśmy, kombinowaliśmy, oni mieli dużo puszkowanego jedzenia, nie? Ojej, jest co biegać szukać. No. Wydaje mi się, że przeszukaliśmy w którymś sezonie dość dobrze tę bazę wojską, właśnie chyba nawet biegając Ariko. No ale tutaj nie ma co kombinować. O, a to ciekawe, chcesz się wymienić? Ile dasz za to? O kurcze. Najlepsze, że oni nawet spluwę są w stanie sprzedać, nie? Najgorsze, że wzięliśmy dużo alkoholu, myślałem, że to trochę inaczej będzie wyglądało. Chyba sobie żartujesz. No może te elementy broni będą najwyżej na handel, może się opłaca. Bardzo hojnie, o proszę. Czy nam ta flacha się w domu przyda? No może przejść handlarz czasem. Mięsa mamy dużo. Nim się chyba nie opłaca handlować na zasadzie, że my bierzemy mięso. No. Ale zobaczmy, jaka amunicja. O kurczę, 10. Nic z tego. Sporo jest warta ta amunicja. Elementy broni znowu... Elementy broni są o tyle fajne, że mamy możliwość zrobienia toporków później, więc chyba wolę amunicję w drugą stronę. Weźmiemy wszystko, bardzo hojnie z twojej strony. I tyle, ile tu dopchamy tych pocisków. Nie wiem, czy woda? Nie, nawet się nie uda w tę stronę. Okej. To chyba tak to rozwiążemy i tyle, co nas tu widzieli. Mamy trochę pocisków, mamy dużo elementów broni. Jakbyśmy chcieli naprawić tam chyba hełm, mamy zepsute inne rzeczy. A nie mają flachę. Może jak sobie popiją, spełnili swój obywatelski obowiązek? No właśnie. Może jak sobie popiją, to będzie... O, chodź ze mną. Można jeszcze wrócić. No niestety ta szafka jest zamknięta. Jakby mieć wytrych, można by było tam zajrzeć, ale zakładam, że też... wyjątkowych rzeczy byśmy nie znaleźli. Może broń, może kamizelkę, może hełm. Znaczy wyjątkowych. No, z perspektywy naszego przeżycia, bo ogólnie to pewnie byłyby to fajne rzeczy. Ale najważniejsze, że mamy wodę, więc możemy zajrzeć znów do naszego grudka. Niestety to nie jest 10 sztuk wody. Bo jakby mieć 10 sztuk wody, to może udałoby nam się więcej warzyw tam zasadzić. Ale zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bio. No, dzień dobry. Alina urodziła mi dwie piękne córeczki. Byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy wybuchła wojna. A, kropka. Gdy wybuchła wojna, stwierdziliśmy, że u mojej matki na wsi będą bezpieczniejsze. Ja zostałem z moją drużyną, by pomagać ludziom. Myśleliśmy, że to wszystko skończy się za parę tygodni, a tu wkrótce miną 3 lata. Telefony nie działają, więc wysyłam im listy poprzez każdego, kto opuszcza miasto. No dobra, a żeby pamiętać, że musi odpocząć, to niech leci, może odpocząć. Ktoś coś jeszcze gdzieś z Arika? Weź warzywka. Ładnie to wygląda wszystko. No i czekamy z nadzieją, że handlarz, bo to już będą 4 dni, gdy nie przyszedł, jeżeli się dzisiaj nie zjawi. Możemy podejść jeszcze tutaj do Radyjka, więc liczę, że coś w tym temacie się wydarzy.
Nie mamy już alkoholu, jest czysty bimberek, tylko no właśnie, cukier, woda. Handlarz by przyszedł? Fajnie, jakby przyniósł wodę. Szkoda, że też możemy zobaczyć jakby na tym automacie bimbrowniczym. Jakbyśmy... Może idzie przetapiać wodę, tak? No bo czemu by nie, skoro inne rzeczy działają. No dobrze by było mieć trochę więcej. Nasi słuchacze dalej, wzrosła liczba i pogoda? I pogoda nic. To może być długa zima niestety. Tak, to wszystko sugeruje na pierwszy rzut oka. No dobra, odbierzmy to. Czy Zlata robi w tej samej cenie papierosy? Co tam, koleżanka? W tej samej cenie, 1-1. Dobra, zwiniemy je do końca. Papierosy też do wojskowych można brać, są coś tam warte, ale... Alkohol chyba najlepszą walutą u nich. Tak to działa. Arika, ustaw się przy drzwiach. Tu belki startowe, pan handlarz. Zaraz mam nadzieję, że się powitamy. Coś z tego będzie jeszcze. Halo 9, ja wiem, że to tam... No właśnie, wyczytałem z komentarzy, są różne opinie, ale chyba słuszna jest ta, że ktoś pod drzwiami może się zjawić między godziną 9 a 11. Tak? I no, doświadczenie pokazuje, że chyba tak... O tak, jest kolega. Ty, Arika, że nie widział, że my mamy papierosy, bo pomyślę, że to się tam się powodzi. No, hej, mam coś, co ci się może spodobać? No, może będzie woda? My też mamy różne fajne rzeczy. Tylko żeby nie kliknąć na X-a. Ma drobiazg i ma wodę. Okej. Okay. Możesz to mieć prawie za darmo. Ma książki, ma amunicję. W sumie to... Może warzywka. Zobaczymy, co da za te alkohole. A właśnie, opału nie ma. Opału nie ma. Ma drewno. Ale drewno też podrożało. No dobra, spróbuję się z nim jakoś dogadać. Nie wiem, czy... No weźmy drobiazgi, bo to zawsze filtry, które możemy przerobić na wodę też. No i chyba mamy to. Podzielimy się mięsem, bo tutaj właśnie idąc za komentarzem Anonymous Creator, no to wychodzi na to, że to mięso jest sporo warte w handlu i faktycznie tak to działa, a my mamy całkiem fajnie gdzieś tam zakolejkowane, chociaż tak się zastanawiam, nie wiem, czy możemy aż tak bardzo szaleć z tym mięsem, no ale weźmiemy kolejne książki, przede wszystkim woda, będziemy mogli tu zaszaleć, może nawet warzywka wstawić. Wstawienie warzywek, zgoda, nie byłoby takie złe. Zlata, chodź tutaj, lecimy na dół, bo może byśmy nawet mu sprzedali jedno warzywko. My musimy przerobić jedno mięsko, kurczę, że kolego, ty nie masz tego, Livia jak Livia. Nie masz czasem zgnilizny. No kurczę, z czym do ludu? Z czym do ludu? Może tą łopatę oddamy? Myślałem, że jednak łopata będzie miała więcej zastosowania, ale... No dobra, jak jesteśmy tak przy narzędziach, oddałem mu też łom, bo w sumie jest zepsuty. Jak będzie trzeba, to zrobimy sobie nowy z drobiazgów. On trochę kosztował, tak, niestety, ale chyba warto, bo... I tak już nadawał się co najwyżej jako broń. A nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś miejsce. Chociaż może jak zima się skończy, to coś tam gdzieś będzie dobrego. No i pistolet, bo mamy elementy broni po ostatniej nocy, więc możemy sobie szybko zrobić nasz własny, nowy. Livia, zaglądaj tutaj i napraw ten pistolet. Może nożą chcę, chociaż się chyba nie opłaca, tak, bo drobiazgi. Napraw pistolet. Pistolet nie wymaga żadnych części, więc pod tym względem jest fajny. Zobaczmy, co my tu mamy. Warzywka. Nie, to chyba warzywka są więcej warte. Przynajmniej z naszej perspektywy są więcej warte. Nie wiem, jak z perspektywy gry to się prezentuje. Trochę martwi mnie ten brak opału, kolegi. No ale zobaczmy. A nie, czyli jednak warzywa... A, zgnilizna raz. Dobra, zaryzykujmy. W takim razie jeszcze jedno mięso. Kurczę, mieliśmy taki zapas mięsa. I tak nagle przerobione wszystko. No liczę, że będzie wskakiwało do nas częściej, że to się nie zemści jakoś na nas. Można dwie sztuki. I myślę, że zrobimy tak. W 72 godziny dość szybko przemnożymy ilość tych warzyw, chociaż no ta woda, jak widać, jest sporo warta, bo dzięki niej możemy wytworzyć bimberek na handel. Zobacz, czy może tutaj wodę mieć. Nie, tylko bimber możemy tworzyć. Na szybko dwa, a nie, 4 godziny by to zajęło. To kolega już nie wróci. W tym czasie kolega już nie wróci. No ten opał mnie martwi. Czy coś jeszcze jest do zrobienia? Weź tutaj, Livia. No, nie lubię zostawiać tego handlarza, w sensie
No wyciągnąłby od niego jeszcze to drewno, ale nie mamy co mu dać. Po tej nocy u wojskowych to kurczę, no chyba, że te elementy broni dostanie, bo wygląda na to, że aż tak bardzo nie są nam one potrzebne w takiej liczbie, jaką tu mamy, 18 może coś, chociaż nie wiem, czy nie braliśmy od niego przed chwilą elementów broni. Arika, co tu jeszcze możemy zdziałać? No to żeby nie było mu smut, to dostanie dwie kostki cukru w zamian za zioła. Te nam mogą się przydać, szczególnie jakbyśmy chcieli później tanie papierosy robić. No i tak zaglądam do tego, co ma do zaoferowania, to jest okej. Chyba nie potrzebujemy. To drewno jest naprawdę drogie. Chciałem oddać mu toporek za drewno, ale okazuje się, że dostaniemy za to 4 sztuki desek, a nie wiem, czy toporek 5 nie wymagał. Ale co zaraz zresztą sprawdzimy. Arika, to cyk. Pokaż, nie, a w sumie, a to zaraz dołożysz do ognia. To tak, nasza koleżanka, pokaż ile ten toporek kosztował. Mam wrażenie, że kolega, no właśnie, 5 sztuk tego, on nam 4 deski chciał za to dać. Więc handel zimą, tymi przerobionymi rzeczami, rzeczywiście tak średnio się opłaca. Wracaj, trochę czekaliśmy, tak dłużej niż zwykle. Nie, zamknij te drzwi. W Radyjku cisza. Możemy teraz tak się zastanawiać z tymi posiłkami. Jutro zjemy, czy będziemy mieli filtry na wodę. To możemy jeszcze nastawić trochę bimberku tam u góry, żeby... Albo jak będziemy mieli jutro dostęp do wody, to zrobimy dużo wody. To w takim razie wykorzystajmy te drobiazgi na przygotowanie dużej liczby filtrów, bo to nam się przyda zarówno do produkcji wody, znaczy do wody, która będzie tam później skonsumowana przy posiłkach, jak i tej wody, którą będziemy chcieli przerobić na alkohole. My natomiast, Marko, możemy skoczyć na górę po więcej opału. No i zastanawiam się, bo tak to trochę takie nasze fanaberie, ale na upartego moglibyśmy sobie jeszcze ulepszyć ten warsztat. On nam wiele... Nie, żeby się nie pomylić. Dobra, książek nie spalimy, ale tutaj myślę, że 6 sztuk opału. Nawet możemy 8. Tych desek trochę mamy. Nic chyba... Albo zrób póki co 5. A z lata, gdzie ty nam się okryłaś? Podleć na moment tu, jakbyśmy chcieli to ulepszyć. Bo tam moździerz zapewne. Ale moździerz chyba mamy. Tutaj też był komentarz. Faktycznie ciekawa sprawa. Jak oni robią ten moździerz z wykorzystaniem elektroniki? To co to za moździerz? 20 desek potrzeba. Tylko, że jak zrobimy z elektroniki moździerz, to już nie zrobimy warsztatu metalowego. No, coś za coś. Ale moglibyśmy zrobić ten warsztat metalowy i wtedy mielibyśmy już dosłownie wszystko. O, jak tu stoisz, to zrób ten hełm. Zawsze też trochę bezpiecznie, tak zakład. To jest piękne, że możemy się ubrać w hełm, kamizelkę, różne tego typu rzeczy później, nie? I szaleć. I teraz dopiero do mnie doszło, że to jest jedyna konstrukcja, której jeszcze nie mamy stworzonej tak w pełni. Więc Marko, możesz jeszcze spokojnie tam trochę desek dorzucić tutaj. A zrobię jeszcze z 2. I powoli przejdziemy się po okolicy, żeby przygotować jakiś opał. Burczy mi w brzuchu. O kurczę. Cóż zrobić? Ale nie wiedziałem, że z tym ogródkiem tak to tam można. Zawsze myślałem, że max 4, no bo jakieś ograniczone możliwości. A tu się okazuje, że można jednak, jak się chce, to trochę bardziej zaszaleć. Chyba do 4 musimy załadować. Tu w piecu. Marko? I niestety mięska nie ma. No, zaszaleliśmy ostatnio trochę z tym mięsem, zresztą z puszkami też. Nie, mam nadzieję, że gra się nie zemści na nas jakoś. Dobra, dorzuć tutaj piąteczkę. Że gra nie będzie się mścić i nagle... Sorry, ale... O, jaki ray tracing z tą kałużą. Sorry, ale już szczurów nawet w mieście nie ma. Nie? Dożyć jeszcze tu opał. Jak my wyglądamy ze wszystkim? 5 sztuk opału na jutro. To akurat na posiłki, akurat na bimberek. Jakoś wszyscy chyba damy radę. Tylko teraz będziemy musieli. Koniec dnia. Chyba wszystko, co chcieliśmy. 21 stopni w domu. Jakoś teraz będziemy musieli wybrać dobrą miejscówkę, żeby koniecznie znaleźć drewno. Czy na lotnisku coś zostało? 60%, ale to nie wiadomo, czy to czasem nie jest u kolegów. Chociaż chyba drewno zostawiliśmy. Przemyślmy. Na lotnisku chyba zostało drewno, ale niestety nie ma nic już więcej do porąbania. Nas by bardziej interesował opał. Szpital, posterunek odpada, piekarnia odpada,
Niewielka kamienica, tam mieliśmy tych łobuzów chyba, to tu Arikom by trzeba było pobiegać, no ale też nie narąbiemy sobie drewna. Ostrzelany browar, tam też mamy drogę zamkniętą przez tych bandziorów. Zniszczony sklep z zabawkami oczyściliśmy ładnie. Klub muzyczny, tutaj również Arika może, ale Arika nie zniesie nam drewna z tych misji, tak? Szczególnie patrząc na to, ile ma miejsca w plecaku, więc chyba dworzec kolejowy, no dość ryzykownie, bo może się okazać, że to będzie taki pusty przebieg, że nic nie przyniesiemy ze sobą istotnego. A może się uda i jednak to drewno będziemy mieli. Tak się zastanawiam. A chyba znajdziemy jakąś kupkę, tak, żeby nam się toporek nie zepsuł. Więc z nadzieją, że coś z tego miejsca jeszcze uda się wyciągnąć opału, bo... Aha. No nie ukrywam, do tej pory było fajnie, ale... Ktoś jest na górze? Było fajnie, ale zima jakoś nam odpuścić nie chce, a nie ma powoli skąd nawet wyciągać. Właśnie, wyłączymy taką broń. A działa, faktycznie działa ten patent. Nie ma już nawet skąd wyciągać więcej desek czy drobiazgów. Handlarze też tego nie noszą. A pewnie jak noszą, to ceny są szalone. Albo musimy zacząć lepiej sobie liczyć to, ile tego zużywamy. Bo nie ukrywam, że... Do tej pory to może nawet szalałem z tym opałem. Jest to jest. Stawiać bimber, przerabiać ten alkohol i tak dalej. Gdzieś poszedł na zmarnowanie, patrząc na to, że wszystko do tej pory mieliśmy też ładnie policzone, to akurat pod tym względem jak przetwarzanie tych alkoholu i tego wszystkiego. A, to weź. Mówiłem, że wrócimy kiedyś po gitarę. No to... Tego nie liczyłem, a okazuje się, że przy długiej zimie to może być problem. To może być poważny problem. Póki co bierzemy wszystko. Może jednak kieszenie nie będą takie puste po tej nocy. Chociaż jak coś by było jeszcze do porąbania, jestem chętny. Liczyłem właśnie na okolice, że to stąd wyciągniemy dużo fajnych rzeczy. A okazuje się, że tu nie ma nic. Nie ma niczego. Jakie ładne rysunki tam w tle. Nie widziałem tego wcześniej. Pytanie, jak długo jeszcze ta zima może potrwać. O! O, i kaważ to... Kawy mamy dużo, może tak. Lepiej to wziąć. Panowie chyba na dole byli trochę nerwowi, jeżeli chodzi o naszą obecność, więc tam nie będziemy im za bardzo wchodzić w paradę. Nie wiem, jak potraktują nasze te rąbanie drewna. Ale jednak okazuje się, że chyba ta noc będzie całkiem sympatyczna. Mimo wszystko. O, drobiazgi. Tych też mamy sporo, więc... ale weźmy. Ktoś zareaguje? Szczęście z dala od naszych tutaj ataków. I teraz tak, to jednak te ziółka, pożegnamy się. A nie, to nam bardziej opał się przyda. Kurczę. I co, znowu gitarę zostawiać? Ona była coś warta w handlu. Ale prócz tego... Arika nas zabija, ale zrzućmy te dwa papierosy. Dorzućmy jeszcze to. I przejdźmy się na dół, zobaczyć, co tam zostawiliśmy. Ho, ho, ho. No, okazuje się, że jednak można tu... Nie wiem, czy by się nie oburzyli, jakbyśmy zaczęli im rąbać. O kurczę, pod ścianą. To może tak. Wydaje mi się, że te drobiazgi są jednak istotniejsze z tej perspektywy, że my możemy zrobić z nich filtry, a jednak nie zostawiliśmy ich w wielu miejscach, a przynajmniej do tej pory tak myślałem, że nie zostawiliśmy tych drobiazgów w wielu miejscach, a tu się okazuje, że... Jest ich w okolicy więcej niż myślałem. Zobaczymy, czy panowie nie będą mieli nic przeciwko, jak zaczniemy rąbać tą szafeczkę, ale to zostawmy sobie na później. Kurczę, i powoli zastanawiam się nad opcją, czy nie warto nam tu wrócić kolejnej nocy. Aż tyle drobiazgów tu zostało. Leki jak leki. Chociaż to zawsze coś na handel dobrego. Najbardziej więcej toporków nie potrzebujemy. Czy jakby udało nam się porąbać szafeczkę i nikt nie będzie miał nic przeciwko, to jestem za. Nie wiem, czy Arika potrafi rąbać po cichu. Nie? To by było rozwiązanie. Co w tej szafce było? Przecież nie możemy ich jakoś zabarkedować tutaj, tak? A, jeszcze więcej. Jeszcze więcej. I tytoń. O, tytoń możemy wziąć. I drobiazgi, tak? Kurczę, przeszliśmy popa, a wyjdzie, no, że...
Nie, nie rusza to jakoś nimi mocno. Myślę, że ktoś tam jest. Nie, absolutnie. Sorry. Dobra. Mamy opał. Jesteśmy w opałach ogólnie, ale myślę, że tak zamienimy. Dobra. I wynocha. Okej. Zrozumiałem. Aluzję, ale spokojnie, jakbyśmy się zastanawiali, gdzie jeszcze można przyjść, to myślę, że ta okolica jest do sprawdzenia, szczególnie, że mamy tutaj jeszcze dużo drewna i drobiazgów, czyli coś, co jest nam bardzo potrzebne. Może szkoda, że nie ma tych zaawansowanych elementów, jakbyśmy chcieli sobie wziąć, ulepszyć ten warsztat, ale może i takie się niebawem gdzieś trafią. Nie, no to super. To wiemy, gdzie jeszcze wracamy niebawem, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.